Szczęść Boże, bułka z masłem, czyli coś wam powiem wielkopostnie. Wielu, ale nie każdy uwierzył w Jezusa. Ci, co uwierzyli, weszli z Nim w jakąś konkretną relację. Jedni uwierzyli przez dokonane czyny, chociażby wskrzeszenie Łazarza. Inni może zakosztowali chleba, może widzieli też inne cuda. Niektórzy usłyszane słowa wypowiadane z mocą odebrali jako konkretny znak, że to nie jest coś zwyczajne, ale ma boską misję. Dlatego warto się go trzymać blisko. Jednak jest w dalszym ciągu spore grono, które nie tylko podważa jego boskość, ale nawet neguje to, czego inni są świadkami. Totalny beton, który niczego nie przyjmuje i niczego nie przepuszcza. To oni dziś rozważają, jak uciszyć Jezusa, żeby nie siał zamętu, bo jeszcze ściągnie na nich kłopoty i zniszczą im świątynię kamienną. Wielu ludzi widzi w Jezusie zagrożenie, ale ono grozi tylko kłamstwu. Kto żyje w prawdzie, niczego się nie musi lękać. Kto jest otwarty na relacje z Jezusem, ten jest szczęśliwy, nawet gdy życie go dociska do ziemi. Kajfasz, który miał w tym roku dyżur, powiedział bezpośrednio: lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Po ludzku powiemy, że należało znaleźć ofiarę, która odda się, by zyskać spokój. Po Bożemu Bóg przez taki rozwój akcji wydobywa dla nas coś wspaniałego. Przemienia wrogi wyrok w dzieło zbawczej miłości. Tylko dlatego, że człowiek dla Boga wart jest tak drogocennej ofiary. Uświadamiasz sobie, jak cenni jesteśmy? Nikt z ludzi tak bardzo nas nie ceni. W życiu każdego człowieka, którego spotykamy, jesteśmy tylko na chwilę. Mamy do spełnienia jakieś zadanie, a później możemy odejść niezauważeni. Owszem, ktoś powie, że szkoda, że to niesprawiedliwe. Później jeszcze przez chwilę będzie próbował się utrzymać kontakt, aż wszystko samo umrze. A my idziemy dalej w nowe zadania, do nowych ludzi. Nie tak jest z Jezusem. On umarł, ale nie odszedł. On zmartwychwstał i wraca każdego dnia do każdego wierzącego. Święty Gaudenty z Brescji napisał: jeden umarł za wszystkich i ten sam jest w świątyniach wszystkich kościołów tajemnicy chleba i wina. Składany w ofierze odnawia siły, gdy się weń wierzy. Ożywia, uświęca składających ofiarę, sam złożony w ofierze. Za tydzień podczas Wigilii Paschalnej usłyszymy słowa: o jak przedziwna łaskawość Twojej dobroci dla nas, o jak niepojęta jest Twoja miłość, o szczęśliwa wina, skoro zgładził ją tak wielki Odkupiciel. Potrzebujemy skupienia, by to wszystko zrozumieć. Jezus odszedł do Efraim, by tam być ze swoimi uczniami. Odszedł od centrum, by właśnie skupić się na tym, co ma nastąpić. Skupienie i modlitwa są ważne, kiedy za każdym razem podejmujemy się jakichś działań. Może na ten czas Wielkiego Tygodnia dołóż sobie jedno wyrzeczenie i wyłącz to, co zabiera czas i nie daje poczucia wyciszenia. Odłóż śledzenie wiadomości w telewizji i internecie. Świat nie zniknie przez ten tydzień. A daj czas sobie na wejście w to, co jest nieprzemijające. Daj sobie czas na skupienie i odszukanie w sobie Boga oraz posłuchanie Go. Daj sobie możliwość, by słowo, czyn i znaki pochodzące od Jezusa umocniły Cię w dobrym życiu i wzmocniły wiarę, że ta Pascha, do której zmierzamy, ma moc wszystko zmienić. Z Panem Bogiem.